Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku Grand Ancestors Humankind Odyssey. Zaczynamy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Jesteśmy tu przy jakimś wielkim jeziorze, bardzo fajne miejsce. W ogóle, słuchajcie, patrzcie na to, bo tu jest chyba jakaś miejscówka z Króla Lwa po części. Chociaż tam w sumie nie było chyba wody, gdy był ogłaszany Simba nowym przywódcą dżungli. Zaraz tu będziemy, słuchajcie, jeszcze z krokodylami walczyć. Spróbujemy, zobaczymy, czy maczuga na nie coś poradzi, ale zobaczcie na to. Normalnie taka skała, że ja się tu mogę spokojnie ogłosić gorylem tego miejsca całego. Mamy tu jeszcze tak, na początek miejscówkę do odkrycia, bo zapomniałem znowu kliknąć ostatnio. I odkryliśmy wyspę krokodyli, Crocodile Island. Pewnie takiego krokodyla to tą maczugą też nie mogę zabić, ale fajnie by było wygrać taki pojedynek i jeszcze tego krokodyla wypatroszyć. No ale tutaj tego bazaltu nie ma, trzeba ze sobą nosić ten kamień cały czas zaostrzony. Trzeba jakiś plecak nauczyć się robić, żeby było więcej rzeczy. Spoko, mamy nowe miejsce, to teraz od razu ustalmy sobie, gdzie będę dążył, żeby jakieś nowe miejsce znaleźć. O, tutaj, patrzcie, tam jest jakaś taka skała fajna. No wszystko daleko, ale ja chyba jednak będę starał się po kolei wszystko odkrywać, a nie tak właśnie iść gdzieś w jednym kierunku, więc odkryjemy sobie to, a później będę z powrotem starał się wracać do bazy. Możemy spróbować się z krokodylem, bo ja się muszę i tak wody napić. A tutaj te krokodyle mi blokują. Dobra, tu mamy krokodyl 1. Krokodyl 2. A czemu tu jest... Aha, dobra, żółte, dlatego że ja go jeszcze wcześniej nie odkryłem. A wiecie co? Tutaj trochę lipa jest, że nie można zaatakować tych niektórych stworzeń samemu, nie? Tylko trzeba tak czekać. Aha. I co ja mam teraz zrobić? Idzie. Kość mi złamał, ja go uderzyłem. Ty kurde no. Ale uderzyłem go, to dziwne, tak? Jeszcze wcześniej nie miałem. Muszę znaleźć czerwone liście gdzieś. To będzie pod kół. To jest kokos. Nie pamiętam, co robił kokos. Słuchajcie, co on znalazł. Dobra, dwa krokodyle. Ja tam dalej były te czerwone liście. Nawet chyba widać je stąd. Tylko że małpisząc się ledwo już rusza. Tu jest mało tych palm, żebym ja mógł. No nie da się tam dojść. Nie da się tam dojść tak po drzewach po prostu. Trudno. Może jakoś je ominę? Jeszcze nie ma... A, już jest zagrożenie, czyli już mnie obserwują. Gdzie? Nie idą za mną, okej. Chyba mogę się nażreć tych liści, już mnie nie obserwują. A, czyli krokodyle są silniejsze w takim razie od niektórych tych innych. Dobra, to ja się tutaj naładuję. Dzik. Zaraz mnie tu będzie raszował. Ciach, kurde. I co z tym dzikiem dalej? No dalej mnie atakuje. Ciach, kurde, no. Nosiłbym dzidę. Ty, ale weź... Czemu ty rękę zmieniasz? Dawaj, tu jedziemy. Tym dzikiem się nie przejmujemy w ogóle. No tak to bym musiał, wiecie, za każdym razem z tymi dzikami i tak dalej ostrzyć tą dzidę, to dużo czasu zajmuje, nie można nosić kilku dzid. A spróbujmy nadzieć krokodyla na dzika, bo to się właśnie dzieje. No czekajcie, może ja jednak wejdę na górę? To się jednego pozbędziemy przy okazji. Czy krokodyl biegnie do mnie, czy... Dobra, biegnie do mnie, myślałem, że może ucieka od dzika.
Atak dobrze wykonany i teraz też mnie uderzył, słuchajcie, teraz też kość. Może od tego, że ja tak musiałem go mocno uderzyć, wiecie? Tak to trochę wygląda. Dobra, muszę się znowu dopakować, nażreć. Chyba też wodę uzupełnia jedzenie tych liści, tak mi się wydaje. Ale krokodyla to ja nie zabiję na pewno, więc od razu idziemy dalej na wyprawę. Dobra, starczy mi tych liści. Gdzie ja miałem iść? Tam, naprawdę? Gdzie jest wodospad? Tam jest wodospad, dobra. Tak, okej, dobrze, tam miałem właśnie iść. Użyjmy jeszcze słupa. Tam coś jest. No dobra, to nie ma szans, nie, to nie ma szans. No, teraz będzie atak. Zobaczcie. Dobra, dzika się pozbyliśmy. Nie mogę przez tą wodę tam przepłynąć, no bo są krokodyle. To pewnie krokodyl w wodzie to mnie od razu załatwi. Więc chyba muszę się wrócić tą samą drogą. Tam i po prostu górą przejść. Także zaraz do was wrócę. Zwiedzamy dalej. Muszę tu się przeprawić, ale nie wiem, czy ten nurt nie jest za silny. Chyba trzeba wejść na drzewo, zaskoczyć. Wydaje mi się, że ta małpa to by popłynęła z prądem. Tylko czy ja będę mógł tam dalej też później przeskoczyć? Dobra, skok. O, mamy nowe miejsce. No dobra. A, bo ja muszę węchem to sprawdzić. Jakaś nowa miejscówka, ale nie wiem gdzie, bo tutaj nie ma tego rąbu. Tam jakiś zwierz chodzi, znowu ta puma czerwona. Dobra, mamy to. No i już jest git, już mamy pełne pole do popisu, już mnie puma widzi. Czyha tam na mnie, nie może przejść, dobra. A gdzie jest biały punkt? Bo mnie ten biały punkt najbardziej interesuje, gdzie ja mam iść w ogóle. Dobra, tam nie. Tam jest miejsce, które ja już znam chyba. Tak jest. Czyli tamta część dżungli jest dla mnie nieodkryta, na to wychodzi. Ale kurczę, gdzie jestem? Ja mam się przetransportować. Chyba, że to chodzi może o ten rąb. Jak ja mam tu w ogóle wyjść z tej wody, to jest pytanie. Bo ja już się boję tej małpy, już mi ta dopamina znowu spada. Uciekaj stąd, kurde, ja nie mogę wystraszyć tych cholernych kotów, one są... Małpa się za bardzo boi tego kota. Dobra, to ja uciekam tutaj. Jednak ten nurt jest za silny. I co ja mam teraz zrobić? Dopamina mi już nie urośnie z tego. Już to odkryłem. Tutaj, no tak niedużo. Dobra, muszę skoczyć chyba na tą skałę jakoś. Dobra, ryby. No dobra, wychodzi na to, że no muszę tą miejscówkę jakoś odkryć. Tylko, że kompletnie nie wiem, gdzie mam iść. Idziemy na drzewo. O, może tam? Nie, to jest chyba... O, dobra, tam muszę przejść, czyli na drugą stronę w jakiś sposób, ale... Przez tą wodę jest w ogóle hardcore. Ja już nie mam połowy tej dopaminy. Nie, to jest bez sensu. Nie wiem, nie wykrywam, może przez to, że przez skałę patrzę. Ja mam pojęcie, jak to zrobić. Słuchajcie, tu jest ten duży wąż, kurde, jeszcze na dodatek. Muszę to z jakiejś bezpiecznej odległości wszystko wybadać. Nie wiem, co badam, bo nic nie widzę. Tak jakby nie chce mi wykrywać niektórych rzeczy. Tu jest coś nowego. To zaraz sobie w ogóle sprawdzimy, co to jest. Jestem w tym białym i nie zliczę mi, że jestem w tym białym polu.
Nawet nie wiem, co znalazłem, co to jest. Afrykańskie mango. Zjedzmy te mango. Ale spoko, bo mi się od razu dopamina doładowała. Tylko przez to, że nic nie widzę, to ciężko mi jest ogarnąć jakiś plan na tą drugą stronę. Nie wiem, chyba spróbuję wejść do tej rzeki. Co to tutaj? To już jest te mango. Dobra. No nie wiem, może jak tutaj tak wskoczę, to ten nurt trochę ogólnie się przesuwam do przodu, więc może mi się uda. Do pumy chyba prosto. Słuchajcie, próbuję wszystkich swoich sił, ale nie idzie. Dobra, no, no, no. Blisko, blisko. Dobra, jesteśmy. Okej, okay. Jeszcze muszę ten i tak ten punkt jeszcze zaliczyć. Teraz go nie widzę, tak jakbym... Tak jakbym był w innym miejscu troszeczkę, tym czarno-białym. Tak jakby to była jakaś inna miejscówka. Teraz sprawdzimy pod E może. No tutaj jakoś ciężej się zaczyna robić. No ale mam tą miejscówkę odkrytą, więc... Tylko te pole mi się musi wyświetlić, ale dziwne, bo jestem dużo bliżej, a tego pola dalej nie ma. Jeszcze muszę słuch szybko sprawdzić, gdzie tutaj coś jest. Tam jest coś. Dobra, jest ta puma, ona chyba siedzi sobie do mnie plecami odwrócona. No dziwnie, że nie wykrywam tego miejsca, chociaż ta rzeka mnie daleka przesunęła, to może dlatego tam coś jest. Ale to raczej nie tamto. A to nie tutaj? Dobra, mamy. Jakoś tak widzicie, dziwnie pokazywało, że nie wiadomo w ogóle było, gdzie jestem. Okej, okay, mamy odkrytą kolejną miejscówkę. Tylko właśnie tutaj, o dziwo, nie ma tego rąbu, więc nawet nie mam na co kliknąć, żeby odkryć, co to jest, tak na dobrą sprawę. Zaznaczyłem tam na górę, chyba będę musiał się wspinać, a to mi strasznie dużo czasu zajmie. Nie wiem, jak się mam tam dostać. Ale dużo rzeczy na tej wyprawie też nowych udało odkryć. Nie, ja tu nie mam szans, że wejdę, bo małpa ma też ograniczoną możliwość, wysokość, na jaką może wejść, bo się po prostu zmęczy za bardzo. Chyba, że wejdę na te drzewo i tam mogę odpocząć. Dobra, mamy energię, możemy iść. Ta małpa to wszystkiego niestety nie da rady zrobić sama. A teraz chyba przemieszczamy się z powrotem w stronę bazy, tak jakby. O, tu jest gniazdo, czyli tutaj może ten gołąb zaraz mnie zaatakować. Niedobrze. Dobra, możemy odpocząć. Co prawda nie słyszę tego kuglarza, możemy mu jajko zabrać może. A nie, słychać było coś. Nie wiem, czy to papuga, czy to ten gołąb kuglarski. A coś w ręku mam, sobie zjem. To mango chyba. Dobra. No dobra, może nie doskoczę tam do końca, ale będę miał mniej wspinania się. A jednak... Małpa sobie poradziła. Co się daleko ta miejscowa, gdzie ja idę. Bardzo daleko, dalej niż jakiś... Nie wiem, czy nie dalej niż baza, bo bazy to też mi nie zaznacza tutaj na tym skupieniu się. No, baza jest tam, aż tam, tak daleko? Dobra, nie ma żadnych drapieżników w najbliższym otoczeniu. Chyba możemy iść dalej. Tu jakieś duże złoża obsydianu. Obsydian był kiedyś w południowej Ameryce używany do robienia broni. Takich podstawowych. W maczugi się na przykład obsydian wklejało. Tak jak może być dzisiaj sztacheta z gwoźdźmi, to oni mieli z obsydianem.
jakiś też inny biom, tak inaczej to wszystko wygląda, ale nie ma jakichś zagrożeń, co mnie poniekąd trochę martwi. Dobra, tam jest jakieś dwa dziki. Dzików to się już nie muszę bać. Muszę odpocząć. Teraz mi znowu pewnie wody będzie brakowało, a to jest jakieś ostro suche terytorium. Powoli idziemy do przodu i mam nadzieję, że odkrywam powoli tą miejscówkę. No ale te czarno-białe, no to na pewno nie należało do tego, bo znowu mamy. Wejdźmy na drzewo, podkrywajmy trochę rzeczy. Dobra, cyk. 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 Dalej, na węch może coś będzie, kokos jakiś. Tam coś będzie, no już prawie mamy to odkryte. Jeszcze jedna jakaś rzecz. W sumie to przy mnie jest, jak gdybym wziął zjadł. Nastąpiła racjonalizacja, no i dobra. To teraz tylko znaleźć, gdzie jest punkt. Tutaj? Nie. Tam jest punkt, z którego przyszedłem. No znowu nie pokazuję tego miejsca, no. Dlaczego to tak się dzieje? Może krzaki jakoś zasłaniają? Nie wiem, może to o to chodzi. Bo miejsce jest to tutaj, nie? Ale nie mogę go odkryć jeszcze. A dopamina mi spada, no. Dobra, nie wiem. Ale takie te pole jest, zobaczcie, jakby... Jest kolor na tym polu, więc... Nie wiem, czemu nie mogę tego lęku. Przełamać u siebie. Nie wiem, tak trochę... Lipa, że... W niektórych normalnie pokazuje wszystkie te miejsca, gdzie mam iść, a w niektórych w ogóle. No i ja kompletnie teraz. A nie zejdę tam na dół, żeby sprawdzić. Może chodzi o to, żebym na górę wszedł? No nie, ja wejdę na górę, to też dużo czasu minie. Już mi chyba nie spada ta dopamina za bardzo. Dobra, nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Coś tu się pozmieniało chyba. No dobra, ale mamy miejscówkę, zobaczmy, jak to się nazywa, co to jest. To jest to, odkryw. A żadnej małpy nie znalazłem. To oznacza chyba, że ja muszę dokonać tego kolejnego etapu, tak jakby ewolucji tych małp, jeżeli dobrze rozumiem, żeby te młode dorosły i żeby one mogły z 6 zrobić 12. A czy z 6 będzie 12? Nie, z 6 będzie 6 chyba, no, jeżeli będą... No, zależy od liczby samic po prostu. Dobra, mamy enklawę, czego? Jak to się tam nazywa? Enklawa wystającego głazu. No dobra, co dalej? Niestety dalszy cel naszej podróży jest na samej górze i nie wiem, czy ten małpiszon tu wejdzie. Jak spadnie, to chyba będzie po nogach. Ale zobaczymy. Nie, to chyba da radę. Ta energia aż tak szybko nie spada. Jeżeli tam jest jakaś półka skalna, to powinno się udać. Jakoś strasznie daleko od bazy wyszedłem, ale zobaczcie, jakie tu fajne widoki zaczynają nam się robić. Możemy naprawdę fajne rzeczy sprawdzić. Może jeszcze odkryć. Będziemy widzieć z daleka, gdzie iść, sobie wyznaczać jakieś kierunki, także fajnie. Dobrze. Ta kamera czasami tak się sama z siebie odwraca. Nie wiem, o co chodzi. Czy to ma być jakaś trudność, czy po prostu błąd? Błąd gry. Dobra, i z palmy zeskoczymy na tą skałę znowu.
King of the Palma. Dobra. Zobaczmy, czy nie ma tu jakiegoś drapieżcy. Tu w ogóle nic nie ma. A gdzie jest ten punkt, do którego ja idę? Tutaj, tak? Jakimś jestem totalnym zadubiu, jakby na końcu mapy. Zmęczenie mnie bierze właśnie, muszę znaleźć jakieś posłanie. Próbowałem wcześniej, nie wiem, najwyżej się zrobi z tych liści. No to chyba jeszcze trochę zostało mi, chyba jeszcze trochę daleko jest. Tu jest ul, jakieś fajne drzewo. Tych drzewa chyba jeszcze nie widziałem. Jest jakaś góra. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja szedłem. Tutaj, mogę to odkryć? Nie, nie mogę. Czyli jeszcze tam musimy zeskoczyć. Chwila odpoczynku. Może to jest jakiś wulkan? Tam dalej. Ciężko powiedzieć, co to jest. Mogę odkryć? Jeszcze nie mogę. A jakieś zmysły? Trzy węże. Od trzech węży to chyba bym nawet nie uciekł. Czekajcie, no znowu małpa mi tu kierunki gubi. Muszę wejść na te drzewo i na tym drzewie będę mógł się też chyba przespać. I odkryć tą miejscówkę. No i tu wody nie ma, pewnie wody będzie brakowało. Mamy odkrycie. Nowa miejscówka. Już dużo odkryte. Tutaj mamy górski płaskowyż. Mało płaski. I słuchajcie, dzisiejszy odcinek będziemy kończyć. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach gry Ancestors Humankind Odyssey. Cześć!